Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy komentarz polityczny chciałbym poświęcić pewnemu specyficznemu rodzajowi polityki, jaką jest polityka historyczna. Mijający rok i początek następnego zawsze skłaniają do pewnych podsumowań. I w tym felietonie chciałbym podsumować pewien niedostatek naszej polityki historycznej, jakim jest przemilczenie, może niekoniecznie przemilczenie, bo to zakłada celowe działanie, ale zapomnienie dosyć okrągłej, bo 110. rocznicy jedynej rewolucji w naszych dziejach, jeżeli pominąć sierpień, który był taką rewolucją bezkrwawą i samoograniczającą się i niedokończoną, a mianowicie rewolucji 1905-1907 roku, której koleje dobrze motywują tezę, że należałoby uznać ją za czwarte powstanie narodowe. Czwarte powstanie narodowe, które dało pewne bardzo konkretne rezultaty, pozytywne, w odróżnieniu może od niektórych innych naszych zbrojnych zrywów. Zresztą nie dotyczy to wyłącznie tej rocznicy 110, przypomnijmy, która zamknęła się datami 1905-1907, a zatem rocznica to data 2015-2017, kiedy w 2005 roku minęła okrągła setna rocznica, także nie wzbudziła ona specjalnego zainteresowania. Dlaczego powinna? Powinna mianowicie z bardzo istotnego powodu, mianowicie przyczyniła się ta rewolucja do utrwalenia się w masach narodu, w najszerszych masach narodu, to znaczy w chłopstwie i zwłaszcza w jego klasie robotniczej, w zasadności postulatu walki o niepodległą Polskę, upominania się o niepodległą Polskę, upominania się o pewne rewindykacje narodowe, jak na przykład język polski w urzędach. Te hasła, które głosiły różne polskie partie polityczne, od prawa do lewa, miały jednak to do siebie, że ich baza społeczna w społeczeństwie, pamiętajmy, słabo wykształconym, w społeczeństwie, którego poważną część nadal stanowili analfabeci, wcale nie były może jakoś bardzo powszechnie akceptowane na początku tego procesu, który zapoczątkowało powstanie trzech nowoczesnych ruchów politycznych pod koniec XIX wieku. Ruchu socjalistycznego, ruchu narodowo-demokratycznego i ruchu ludowego. Wszystkie te trzy ruchy w momencie, kiedy startują w swoją historię, są to, jak mówię, początek lat 90., zasadniczo początek lat 90. XIX wieku, znajdują klasę robotniczą oraz klasę chłopską warstwami, które w dużej mierze trzeba uświadomić, zarówno co do ich narodowości, jak i uświadomić co do potrzeby walki właśnie o państwowość, a nie wyłącznie o interesy stanowe lub klasowe. Rewolucja bardzo mocno przyspieszyła ten proces i jakkolwiek przegrała, to jednak zostawiła po sobie kilka rezultatów, kilka skutków, które bardzo istotnie ułatwiły nam także budowę państwowości. Skutków niedocenionych. Zacznijmy może od bardzo takiej uchwytnej, namacalnej rzeczy. Po rewolucji ukaz tolerancyjny pozwalał przejść z prawosławia na inne wyznanie. Pamiętajmy, że do 1905 roku opuszczenie prawosławia w Rosji było przestępstwem ściganym prawnie. To znaczy na prawosławie można się było nawrócić, ale opuszczenie prawosławia już było przestępstwem. Dopiero 1905 rok zmienia pod wpływem wydarzeń rewolucyjnych tą sytuację. I jak się to ma do sprawy polskiej? Ano mianowicie ma się tak, że przecież w Guberni Chełmskiej, na Chełmszczyźnie późniejszej, wydzielonej w 1912 roku Guberni Chełmskiej, ale dotyczy to całego obszaru Chełmszczyzny, mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której po kasacie Unii Brzeskiej w Królestwie Polskim
która to kasata następuje w latach 70. XIX wieku. Z tysiące, dziesiątki tysięcy byłych Unitów zmusza się do przejścia na prawosławie. I oni w tym prawosławiu pozostają. Prawosławie jest nie wyłącznie religią w Imperium Carów, ale jest także wówczas ideologią państwową i narzędziem rusyfikacji, mówiąc w największym skrócie. Groźba rusyfikacji tych ludzi oznaczałaby, że żywioł Polski cofnie się kawałek na zachód od Bugu nawet. Co oczywiście utrudniłoby późniejszy proces odbudowy państwowości, zwłaszcza, że ta państwowość jest jednak odbudowywana w dużej mierze na zasadach etnicznych, jakby na to nie patrzeć. Tymczasem w 1905 roku ukaz tolerancyjny zezwala na opuszczanie prawosławia. Jaki jest tego skutek? Około 200 tysięcy Unitów, byłych Unitów, przymuszonych do bycia prawosławnymi, opuszcza dobrowolnie prawosławie i wraca do katolicyzmu, co wówczas oznaczało deklarowanie polskości, ponieważ jakkolwiek możemy o tym dyskutować, jest to niewątpliwie błędne przekonanie, utożsamianie narodowości z wyznaniem, to jednak w ówczesnym czasie na określonych obszarach byłej pierwszej Rzeczpospolitej niesłychanie często utożsamiano narodowość z wyznaniem właśnie. I jest to po prostu fakt społeczny, fakt historyczny. Ci ludzie powrócili do polskości dzięki temu i bez rewolucji 1905 roku, która wstrząsnęła podstawami Imperium Carów, coś takiego by nie nastąpiło. Na żadną dobroczynność cara, na sam dobrowolne rezygnację z narzędzia rusyfikacji tych ludzi, jakim prawosławie było, oczywiście bez rewolucji w żadnym wypadku Polacy nie mogliby liczyć. Już chociażby tylko z tego powodu możemy ją z wdzięcznością wspominać. Ale nie jest to koniec skutków pozytywnych dla sprawy narodowej, tego wstrząsu, jakim te dwa lata 1905-1907 były. Następuje zezwolenie na powstawanie prywatnych szkół w Królestwie Kongresowym. To oznacza, prywatnych szkół polskich, to oznacza, że załamuje się program rusyfikacji, ponieważ może wtedy uczeń iść do takiej szkoły. Nie było to może całkiem prostą rzeczą, ponieważ no, szkoła prywatna musi się utrzymać, w związku z czym najczęściej taka nauka wymagała dodatkowych środków, ale niemniej była taka możliwość. Był to potężny wyłom w program rusyfikacji królestwa. Pamiętajmy, że po powstaniu styczniowym carat ma program likwidacji żywiołu polskiego. Powtórzmy raz jeszcze, nie program taki, że żywioł polski będzie posłusznym poddanym cara noszącego bezprawnie tytuł króla polskiego, ale program jest taki, że następuje rusyfikacja także kongresówki, obrusiennie i narzucenie mieszkańcom kongresówki świadomości rosyjskiej. Było to deklarowane, a przynajmniej do pewnego momentu elity rosyjskie wierzyły w to, że jest to możliwe, że jest to wykonalne z różnych przyczyn. Teraz zgoda na prywatne polskie szkoły oznaczała no, kapitulację na tym odcinku, a jeżeli nie kapitulację, to przynajmniej cofnięcie się już tego nie dało się, mówiąc umownie, odkręcić. Tak? To jest rzecz, która pozostała. Kolejną rzeczą jest ten kulawy parlamentaryzm rosyjski, który w postaci Dumy, który po 1905 roku zaistniał i po stłumieniu rewolucji istniał także, jakkolwiek w postaci szalenie okrojonej. Istnienie Dumy nie oznaczało tego, że Rosja stała się krajem parlamentarnym, takim krajem się nie stała, niemniej oznaczało, że istnieje jakiś czynnik społeczny wybierany. W 1912 roku Dmowski zostaje posłem do czwartej Dumy. Bez tej rewolucji nie byłoby instytucji, w której mógłby liczyć na wywalczenie czegoś dla sprawy polskiej. Oczywiście można powiedzieć tutaj, że nic konkretnego wówczas z obecności w Dumie wywalczyć mu się nie udało. I moim zdaniem cała ta droga taka wykorzystywania tych instytucji, tego quasi parlamentaryzmu rosyjskiego do obrony sprawy polskiej na niewiele się zdała. Przypomnijmy, że
tuż przed I wojną światową mamy wyłączenie Chełmszczyzny z Królestwa Kongresowego, czyli próbę powrotu jednak do jakiejś jej rusyfikacji, asymilacji, nieudanej przecież z powodu wojny, która wybucha 2 lata później, w I wojnie światowej, ale niemniej, jeżeli już uznaje się zasadność tej drogi pozytywistycznej wykorzystania legalnych instytucji, no to te legalne instytucje muszą najpierw powstać, tak? Przed 1905 rokiem nie było żadnej dumy, w której można byłoby uprawiać jakoś w swoim pojęciu politykę ugodową, czy też politykę współpracy tutaj na polu quasi tego quasi parlamentu, no bo po prostu nie było tego quasi parlamentu, tak? On powstał dlatego, że zaistniała rewolucja. I wreszcie sprawa moim zdaniem najistotniejsza tak naprawdę, mianowicie utrwalenie się w świadomości robotnika polskiego hasła niepodległej Polski. To utrwalenie się wiążemy z faktem, że pierwsze miesiące 1905 roku oznaczają umasowienie partii politycznych, wszystkich partii politycznych. Historycy szacowali, że wcześniej kadrowa Polska Partia Socjalistyczna, przypomnijmy, partia, która głosiła hasła nie tylko przebudowy społecznej, ale także niepodległej Polski, a przez pewien czas była w ogóle jedyną partią, która to hasło jawnie głosiła, przypomnijmy, to liczyła po 1905 roku nagle 50 tysięcy członków. Oczywiście jest to przejściowe, no bo w momencie, kiedy następuje klęska, następuje się załamanie ożywienia społecznego i oczywiście ogromna większość tych członków wraca, jeżeli nie jest na przykład zasłana, nie jest aresztowana i nie jest skazana na jakieś tam wyroki, to czy nie uciekła do Galicji na przykład, jak większość bojowców tegoż PPS-u, no to ogromna większość tych członków no, zaprzestaje swojej aktywności. Niemniej fakt umasowienia partii politycznych, umasowienia ich prasy, przez pewien czas kolportażu jawnego tej prasy nielegalnej, jest faktem, który pozostawi w świadomości społecznej no, ślad już nie do wyparcia. Ten ślad to będzie nie tylko tradycja walk antycarskich organizacji bojowej PPS-u i innych organizacji, które posiadały inne organizacje społeczne polskie, polityczne polskie, które posiadały swoje bojówki będące jakby na miasto polskiej siły zbrojnej, bo przecież swoje organizacje bojowe posiadały wszystkie liczące się ugrupowania, ale także wzrost poziomu uświadomienia politycznego. Kiedy to okazało się ważne moim zdaniem? No, w 1920 roku mamy sytuację, w której polski robotnik nie robi żadnej rewolucji socjalnej, tylko liczy na własne państwo i jego reformy społeczne. Co więcej, jest gotów tego państwa bronić, idąc do wojska i walcząc z bolszewizmem, który przecież szermuje ten bolszewizm hasłami nie mniej, nie więcej, tylko rewolucji socjalnej, prawda? Jego prawdziwe oblicze wcale jeszcze około 1920 roku nie było znane tak, jak znane zostało później. To, że polski robotnik nie poszedł na lep haseł bolszewickich w roku 1920, kiedy groźba zagłady nad młodym państwem stanęła, tylko poszedł do Wojska Polskiego bronić swojego państwa, licząc oczywiście na to, że państwo to będzie ojczyzną dla wszystkich obywateli, w tym także dla tych klas społecznych, które są klasami uboższymi, to jest także zasługa, oczywiście nie wyłącznie, ale to jest także zasługa tej wielkiej przemiany w umysłach, jaka się dzięki rewolucji dokonała. Rewolucje są zawsze takim przyspieszoną szkołą aktywności społecznej, aktywności politycznej dla wszystkich grup społecznych biorących w niej udział, dla całego narodu, tak? I moim zdaniem jest to skutek najważniejszy, skutek najistotniejszy historycznie. No dobrze, ale można powiedzieć, co dzisiaj po ponad 110 latach od tych wydarzeń ta sprawa ma dla Polski współczesnej, prawda? Czy nie jest jeszcze jednym wydarzeniem
w sumie takim jak powstanie listopadowe kościuszkowskie czy Konfederacja Barska, które są oczywiście rocznicami dla nas ważnymi, no ale które może niekoniecznie musimy traktować jako żywą lekcję dla nas, tak? Znaczenie moim zdaniem tego jest takie, nauka, która płynie z tego dla współczesności, jest moim zdaniem w jakimś stopniu żywa, mianowicie ideę państwa narodowego i ideę niepodległej Polski uważam należy zawsze wiązać z taką ideą, że to niepodległe państwo, to ta właśnie niepodległa narodowa Polska jest korzyścią dla wszystkich obywateli. A wszystkich obywateli, to znaczy w realiach już współczesnej, przekształcającej się III RP, to oznacza nie wyłącznie obywateli przedsiębiorczych, aktywnych, będących zalążkiem czy klasy średniej. Oczywiście nie wyłącznie oligarki, która się wytworzyła po roku 89, ale wszystkich warstw społecznych narodu polskiego. Polska dla Polaków, ale Polska dla wszystkich Polaków. Taki powinien być sens, obecny społeczny sens nacjonalizmu polskiego. Rewolucja 905 roku, miniona rocznica, powinna być dla nas taką lekcją, że sprawę narodową należy wiązać ze sprawą rozwiązania problemów społecznych, gdyż w ten sposób dotrzemy do wszystkich ludzi, którzy od bolączek społecznych cierpią. Jeżeli będziemy izolowali sprawę narodową wyłącznie do haseł politycznych, patriotycznych, to nie wzbudzi ona moim zdaniem takiego ognia i takiego poparcia, jakie wzbudzić powinna. I tą lekcją z tych wydarzeń sprzed 110 lat chciałbym mój komentarz dzisiaj zakończyć. Dziękuję Państwu.